Większość społeczeństwa jest za tym, żeby takie prawa były przyznane. Problem polega na tym, że politycy się wciąż tego boją i mówią, że to jest właśnie ryzykowny temat, że obniża im poparcie i tak dalej. To jest taka schizofreniczna sytuacja, kiedy oni wiedzą dokładnie, co ludzie myślą. Nawet nie trzeba debaty na ten temat już organizować. Pewien, czy wiedzą, rzeczywiście. Widzą to na ulicach, widzą to w wynikach sondaży, mogą sami sobie przeprowadzić swoje własne badania, wiedzą o tym. A potem przychodzą i mówią, politycy są po prostu dużo bardziej konserwatywni niż ludzie na nich głosujący i prezentują taki zestaw po prostu idei, gdzie jakby najwięcej im się wydaje, ludzi powinno się wokół tego skupić. Ale właśnie wokół tego się skupia większość. Tylko coś w tym polskim uprawianiu polityki jest właśnie nie tak. I każda z tych partii, z której strony by nie była, ma ciągle z tym problem. My jesteśmy niedorozwinięci pod względem politycznym. Znaczy, to jest miód na moje serce, jak narzekasz na te partie, ale to jest trochę takie próżne narzekanie, no bo sami je tak jakoś próżne narzekanie. Wychowali. No, trzeba nazwać to po imieniu.